Wylicytować randkę ze znanym sportowcem? To jest możliwe tylko we Wrocławiu. Takie akcje charytatywne są w Stanach bardzo popularne. Jest to faktycznie chyba pierwszy taki przypadek w ogóle w jakimkolwiek sporcie w Polsce. Mamy nadzieję, że się to przyjmie i że będzie można takie akcje robić jak najczęściej, no bo cel jest naprawdę szczytny. Cały dochód z licytacji zostanie przekazany na budowę nowej kliniki hematologii i onkologii dziecięcej, Przylądka Nadziei. Absolutnie nie maczałam w tym palców. Jestem przeszczęśliwa, że taka akcja została zorganizowana. Z tego co wiem, to jest absolutnie pomysł futbolistów amerykańskich. Do akcji futbolistów włączyli się także koszykarze Śląska. W sumie na stronie siepomaga.pl można licytować spotkanie z 6 zawodnikami. I to od teraz. Jakiś test na pewno będzie, no bo jednak nie tylko muszą tak zapewnić fajnie spędzony czas osobie, która wygra, ale także pokazać się z dobrej strony, tak, że faktycznie są to odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu, ale nie wydaje mi się, żeby miały z tym problem, ponieważ zawodnicy u nas się sami zgłosili. Futboliści amerykańscy charytatywną akcję traktują jako eksperyment, a przy tym dobrą zabawę. Mam nadzieję, że to się rozhula i będzie działało tak jak działać powinno. No zobaczymy. Zapraszam do licytacji. W grę wchodzi wspólne wyjście do akwaparku albo romantyczna kolacja. Choć zawodnicy otwarci są także na inne propozycje. Możemy pójść na obiad, możemy pójść przykładowo na przykład na gokardy, nie wiem. To zależy od osoby, która tą randkę wygra. Futboliści i koszykarze mogą się nieźle bawić. Pytanie tylko, co na to ich życiowe partnerki. Porozmawiałem z żoną, porozmawialiśmy i powiedziałem, że to jest właśnie nasz szczytny cel. Ona powiedziała, jak najbardziej, jak mamy pomóc dzieciom, samą właśnie mam córeczkę, więc nie ma żadnego problemu. 100 milionów złotych, czyli pieniądze na nową klinikę, są już zabezpieczone. Teraz każda złotówka zbierana jest na zakup specjalistycznego sprzętu i nowoczesną aparaturę. A na to potrzeba jeszcze 20 milionów złotych. 9 już jest na koncie fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Są to dzieci, które walczą o swoje życie i każda złotówka, jaką wyda się na taką randkę, będzie przeznaczona dla nich. I naprawdę jest to bardzo potrzebne. Licytacja zawodników potrwa do walentynek, a później słowo się rzekło. Przyjdzie czas na spotkania z fanami, koszykarzy i futbolistów.